Prawdziwy sportowiec deszczu się nie boi, wiadomo. Także bardzo, bardzo się cieszę. Już widzę, że dość dużo osób będzie na starcie, więc wszyscy się cieszymy, że przyjechali, że będą walczyć. Odkąd rozpoczęliśmy współpracę z Justyną Kowalczyk, poznaliśmy ją trochę lepiej. Zrozumieliśmy też, że poza tym, że jest znanym sportowcem, ma też działalność charytatywną i w ramach tej działalności od wielu lat Justyna wspiera Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Uświadomiła nam, jak wielki jest problem tych ludzi i też jak mała jest świadomość w społeczeństwie tych problemów, z jakimi oni się borykają. I podjęliśmy decyzję, żeby poprzez nasze działanie jakby zwiększyć zasięg tych informacji, z którym towarzystwo dociera do społeczeństwa i to nie tylko na zewnątrz, wśród naszych klientów, ale też głównie wśród naszych pracowników, którzy tutaj są reprezentowani dosyć licznie. Fantastyczna atmosfera, atmosfera radości, miłości, takiego prawdziwego święta, autentyczna radość z tego, że można tutaj być, że można wspólnie coś dla chorych zrobić. Chciałbym na sam koniec podziękować również sponsorom biegu, przede wszystkim firmie Santander. Wspierają nie tylko tych biegnących, ale wszystkich chorych na mukowiscydozę w Polsce.